Fortuna, pierwsza liga, szósta kolejka. Mamy zmianę, Jacek Kiełb za Jacka Podgórskiego na murawie. Uwaga, będzie szansa teraz dla Korony Kielce. Jacek Kiełb! Bramka 1-0, tak jest! Korona Kielce strzela bramkę! 12 minut przed końcem! Ja to pamiętam ten moment w ten sposób, że przeciwnik, już nie pamiętam, który to chłopak, robił zwód do zewnątrz, a ja chciałem bardzo szybko wyhamować. Prawa noga mi została, lewa mi uciekła i taki delikatny wykrok zrobiłem i w tym momencie kolano pyk, pyk. Ja nie czułem bólu, nie słyszałem żadnego trzasku. Tylko tyle, że ja byłem w szoku. Pamiętam tylko, że Grzenia, pamiętam, że Mazi do mnie podbiegł i Grzesiu Szymusik coś do mnie mówił. Ja to pamiętam jak przez mgłę, czy będzie dobrze, ja przez chwilę chciałem wstać, grać normalnie. I pamiętam jeszcze tylko, że kibice RS-owi gdzieś tam mi brawo przybili, no bo to jednak wiadomo, często tak jest, wstawaj, nie udawaj, tak? I taki moment gdzieś tam zapamiętałem. Ja mimo tego chciałem zostać gdzieś w łazience, bo te negatywne myśli jednak napływały do głowy, tak? Pół roku przerwy, nie teraz, nie w takim momencie, nie po 6 zwycięstwach, tym bardziej, że Koronie naprawdę bardzo dobrze wystartowaliśmy i ciężko było tak pozbierać myśli i się nastawić w tym momencie, ok, Ryba, wszystko będzie dobrze. 4. Korona! 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 Teraz dopiero jak ktoś do mnie mówił, czy ten Ryba wróci silniejszy. I w tym momencie ja tak sobie mówię, ty, no co ty delikatnie mówiąc gadasz jeden z drugim, jak wrócisz silniejszy, jak ja mam wrócić silniejszy, jak ja rozwaliłem więzadła.